Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na moim kanale widzicie Chodź Belerą. W dzisiejszym odcinku jedziemy na żniwa. Tak jest, jedziemy na żniwa. Dzisiaj jęczmień. Jak starczy czasu, na pewno starczy czasu, jeszcze walniemy sobie jakieś jedno pole. Bo dzisiaj kosimy na dwa kombajny. Wypożyczyłem sobie John Deere'a do pomocy, żeby też te odcinki ze żniw nie były trochę takie nudnawe. Więc wypożyczyłem sobie jeszcze kombajn. Tak sobie postawię wózek. Trochę kółkiem przyniosę przygnięta, ale to nic. Dobrze jest czerwiec i mogę kruszyć jęczmień. Z tego względu, że kury zdychają. Czy nie zdychają, tylko nie mają żarcia. A ja nie mam co im sypać. Więc ten jęczmień uratuje mi dupkę. Tego puściłem na pół headera. Ja w New Holandzie mam o 1 metr większy header. Bo mam 8,5 metra. A John Deere ma 7,5. No dobra, no w sumie to 7,6, ale... No więc... Więc o 0,9 metra mam większy header. O, powiem wam, że ładnie rypie do zbiornika. Kombine John Deere jeszcze nie wruga, to... To niedobrze. Znaczy, w zasadzie dla mnie dobrze, że nie wrugam, no bo nie muszę podjeżdżać. Ale wiadomo, wolałbym, żeby więcej tej gęśmy nie było. Przez poprzeczniaka 1,5 tony. Jakbym od początku całym brał, no to 1,5 tony myślę, że jestem w stanie, bym był w stanie osiągnąć. Bo tak jakoś źle krzywo jechałem gdzieś tym poprzeczniakiem. Więc myślę, że 1,5 tony byłoby osiągalne. Czyli szczęśliwienie czarnego robi robotę. John Deere jeszcze kosi, to najważniejsze. Duży klas z przyczepą z lata. Stwierdziłem, że zostawię sobie John Deere na kolejne dni, czyli na lipiec. Właśnie nie wiem, czy sorgo będzie na lipiec, ale pewnie chyba będzie dopiero na sierpień. To nie wiem, czy na dwa jeszcze będę leciał, chociaż tam pisało, że 2800 utrzymania kombajnu dziennie, więc... 2800 to by było powiedzmy 3000, czyli 6000 na 2 dni. To nie jest w zasadzie dużo. A żeby raz dwa żniwa oblecieć, to myślę, że lepiej chyba zostawić ten kombajn. I na dwa sobie latać. Oczywiście do New Holanda będzie dokupiony klas. Oczywiście teraz jak będzie pszenica skoszona tam, na dole, to będzie stawiana fabryka. Przędzalnia i ta druga. Krawiecka, czy jak ona się nazywa? Szwajnia. Znaczy, no. Nie wiem, jak to się to nazywa dokładnie. Te dwie fabryki, a jak starczej klasy, to nie wiem. A to 100 tysięcy, 150 tysięcy. Nie, to zobaczymy. Może ewentualnie jakiś większy kulter. Myślę, że jakiś większy kulter miałby sens pod tego większego klasa. No wiadomo, duży sobie uprawiał, tak? Żeby duży klas uprawiał, a na przykład mniejszy klas czy tam masę już mógł siatać, tak? Więc... No, tutaj zrobię dwa poprzeczniaczki. O, John Deere ma 80%. Więc zaraz będzie pełny. W zasadzie ja też zaraz będę miał pełny zbiornik. O, nawet dobrze udało się tą sieczkę rozciągnąć do końca. Podoba mi się to, jest 256. Więc ile skosimy, tyle skosimy. Bo 230 muszę wychodzić z kompa. Czy muszę? Nie muszę w zasadzie. Ale ja idę, żeby sobie się umyć, bo jutro wiadomo do szkółki. Niestety, trzeba iść do szkoły, jutro czwartek. Ten film chyba w piątek, bo dzisiaj Leningrad leciał. Wreszcie dwójka miała być co dwa dni, więc wypada na piątek. A na piątek mam jakiś film zaplanowany, więc go przesunę po prostu. Dam mu tam plus jeden dzień i tyle.
Na piątek chyba Czechy zaplanowałem odcinek. Ale nie wiem, nie pamiętam. Puszczę tego, niech Holanda sobie, niech sobie dosypie ten zbiornik. Niech mi dokosi ten zbiornik. A ja Jondira teraz zwalniam. W drugiej części odcinka też Jondira sobie pokosimy spokojnie. Czy w zasadzie w poprzednim odcinku była żniwa Jondirem na Leningradzie, więc był cały odcinek, więc nie chcę z Jondirem aż tak dużo jeździć. Ile to będzie? 10? 19, 400. Bo Jondir ma lekko większy zbiornik. 800 kilo. Dobra, mnie to też jakąś trzecie później, wiadomo. Co tu ciekawego? Dobra, nie da się czym... Dobra, Jondir, lecisz. A ja lecę teraz do Micholanda. Leży. Dobra. W sumie mogę się karnąć chyba od razu już. Tutaj na kurnik, niech one sobie robią te kury swoje. O, widzisz? Siedemnaście, osiemnaście. Dobra, jeszcze dawaj tą tonę wysyp i jedziemy na kurnik, chociaż tam 10 ton tego chyba wchodzi. Nie, mój Nicholas może być odpalony, ważne, żeby Jondir kosił. Bo wiadomo, Jondir jest na wypożyczeniu, więc mimo to godzin zrobi, tym lepiej dla mnie. A ten teren jest to nierówny, dobra, bo ja to miałem kiedyś wygładzić, ale jednak chyba tego już nie będę gładził, bo mi się nie opłaca to. O, tu jeszcze stary masy stoi z kamieniarką. Dobra, pokostrzesz sobie jeszcze chwilę za nim. Po co? Nie mam już na tego Discorda. Dobra. Nie wiem, po co miałeś na Discorda, jak nikogo nie ma. Ale niech. Dobra, nieważne. W sumie za to, że to z Nicholas tutaj nie pokosi na tym polu.
Bo więcej tutaj jungle skasi. Ale no dobra, nie będzie. No, zawsze warto na dwa pojechać, bo więcej się skosi, tak? No, 9 ton jednak biorę. Po co? On ma 72% dopiero, dobra. Myślę, że ma więcej. Czy? Co za deli? Nie, to zwykle jest głupi jak. Nie wiem, wejdę na farminga na kanał na chwilę. Może ktoś wejdzie. Ale może zaraz wyjdę. Jeśli nikt nie wlezie, to wyjdę. Dobra, gender jeszcze kosi, a tutaj chyba nie będzie będę szybciej zbiornik. Albo nie ten kanał, czekaj, bo kanał pomylił. Dobra, już. Jestem na odpowiednim. Dobra, wysypywanko. A dobrze, że kasa nie gasiłem, bo po co? Pozdrawię. Dobra, jednak tego nie przybliżę, bo jednak moja myszka widzę, że dalej troluje. Tutaj ten klawisz. Dobra, tylko nie skończę sypać, bo będzie widać ten napis. A mi się nie chce. Dobra, miniaturka zrobiona, więc elegancko.
Nikogo nie ma na kanale. Sam se siedzę. Dobra, jadę w dół New Hollandem i z powrotem i będzie pole skoszone. Będzie można kręcić czas do lipca. Bo w lipcu będzie raczej pszenica. Coś ona we wrześniu właśnie, ale to chyba w lipcu powinna być. A sorgo chyba będzie... Raczej... Yeah! Co za tekst w ogóle, nie? Ten Majka to jest... Cześć, Michael! Witam na odcinku Cię! Kurwa, ten odcinek nagrywa, albyś nie... No dlatego jestem na odcinkach! Co? Dlatego jestem na odcinkach. A, tego typu. Bo do tego służy ten kanał chyba, nie? Chyba tak. Bynajmniej powinien. A, to witam wszystkich serdecznie. Co u ciebie w swoim życiu rośnie się zmieniło? Niby kurczę dużo, ale w sumie nic. Tego typu. Tak, właśnie. No to fajnie się bawisz. Co ty nagrywasz w ogóle? Odcinek. No to ja wiem. Hoyt Beleron, a co? Co? Hoyt Beleron! A, okej, spoko. Od strony koreańskiej, okej? Okay. Nie, no to... Ja nie ogarnię, bo sobie tam w ogóle piszecie jakieś dziwne rzeczy. Nieprawda, to wszystko przemyślane. Balerony. Dobra, wiesz, że muszę się przespać, bo nie mogę kościć kolejnego pola? Czyli spać. To ci nie każe. Twoje słowa. Jakie? To ci nie każe. Jak zawsze pierdalasz. No to zostaje. Tak, kurwa, trzeba sprawdzić. Ligę mistrzów. Taki pęczek 0-0, to jest na sumie, to kurwa, co on to jest? Figa z makiem, a jak się z makiem, to z plakiem. Tak. Rozumiesz? Tak. Czy nie bardzo? Co? Co? Nie wiem. To co się prujesz? Nigdy w życiu. A wiesz, że kiedyś graliśmy w Rocketa, a teraz już nie gramy? Nie ma czasu. Co ty gdzieś łazisz jak piezdulka? To mówię, że nie ma czasu. Nie no. To jest. No właśnie w tym problem, że nie wiem. No ja też nie. Kiedy się zagra? No czyli jak już będę stary i głupi. To ale zagrałem kiedyś. Nie wiem czy dożyję tego dnia jak coś.
bo może mi pociąg na asfalcie potrącić. I widzisz, jak to jest, synu Adama. Tak. Kurwa, na chuj piszecie. O kurwa, dobra. Jaki chłop, nie! Nie wierzę w to, co on napisał. On jest jakiś odklejeniec w ogóle. Fakty? Tylko typu widzowie, bęc, bęc. O, trzeba do zębia pusty. Już zaraz. Nie no, Zbychu się zbiera chyba z 27, żeby przyjść na Discorda. Fakty? Oj, ten Zbysiu, Zbysiu. A wiesz, że on był ci na Discordzie przez 2 godziny? Co jest niemożliwe? Chyba ziemia zjawiska się zapomniała. Nie wiem, on jest jakiś odklejony w ogóle. Ponent chwilowo niedostępny. Kurde, to też się odbiera telefonu. Do artysty dzwoniłeś? No, aż Michał się obudził. Mogę się spytać, gdzie on woli te rzeczy? Czy pod oczami, czy... To tak, kurwa, to wszystko... Trochę trzeba... Shiftera! Aha! Ha, beka! Nie, żartowałem. Kurwa, ma tu przyjść, no ja kurwa. A wiesz, że ci grałem Farminga 19? Zaś coś pokażę. No ci go właśnie zapierdolę. Przez bite 7 godzin? Ja ostatni raz Farminga 19 grałem 2 kwietnia. A, chyba rok temu. Nie, tego kwietnia. No, bo już przypadkiem go odpalił. Nie, grałem z kolegą. Ale to kurde przez chwilę, bo chłop miał lagi. Słaby mecz. A 22 grałem ostatni raz 5 grudnia. No to tam nawet 100 godzin chyba nie masz. No nie, było 63. To dużo więcej nie mam. Nie wiem, nie chcę ci jakoś tej 22 grać. Ona jest taka, kurczę, jest taka dziwna, taka specyficzna. Teraz jest elegancka. Jak jest to oświetlenie, co ja mam, to zajebista jest. A coś tam, no. Jak to? No, nadal nie masz tych ikonek, tych, czy już ci się to naprawiło? Naprawiło mi się już to dawno. I co było przyczyną? Nie wiem, jakiś błąd pliku był i musiałem go instalować. Czekaj, teraz presja. Teraz są presje czasu. Co tak krótko? Nie, na zwykłe jest upośledzenie, on nie przyjdzie.
Dobra, oni w ogóle piszą... Nie, nie, to nie są odkrywania, co wszyscy tam. Ja wiem, co nie. Oni w ogóle piszą nie na tej grupie, nie na ten temat w ogóle. No, oni są odkrywani. Bo oni to na Pomorzu pisali w ogóle. Bym coś napisał, ale no nie mogę, bo kieruję. No to... Kurwa, już nie pamiętam, kontrol... Chyba kontrol C. Kontrol W, to kontrol W i... No dobra, ale to wtedy wiesz, jak piszę, to nic nie jadę. Ja to tam przez chwilę tylko... Tego typu sobie pęd. Nie, w sumie już zapomniałem coś nie mieć. Rozumiem. Więc po prostu demencja mnie nie odpuściła od tego czasu, co nie gadaliśmy. No i dalej nie zagraliśmy Huntera od 3 tygodni. No kurwa, to też nie czas. A wiesz, że jest promocja na Eurotracka? Tak. Nie, ten Zbysiu nie wlezie, ja ci mówię. Ładne koleżanki. A znasz jedną? A jak? Czy tylko jedną? A jest prowadzę do Eurotracka. No przecież wiem. No ci powiedziałem. Dano na pewno. Zbyku już haha jak zwykle. Bo co Zbysiu może innego wysłać jak nie haha? Wiesz, że ani raz w życiu na tej stronie nie byłem? Na czym? A ja też nie. Poważnie. No ty nie, ty na pewno nie był. Nie, poważnie, z rękę na serce, nie byłem. Ja powiem ci, że ja się kurwa w sumie niedawno dowiedziałem o tej stronie. I nawet ty wiedziałem, że jest zamknięta. To ją otwórz. Skoro jest zamknięta, to ją otwórz. Dobrze, już open zarazie. Open the door. Open the drzwi. A co jeśli drzwi powiem je za mnie chuj? A wiesz, jestby się małe pośledzony i oni tu nie przyjdzie? Muszę 21? A miał być do 20? Dzieciaku. No co, no, jest dzieciak, taki kidoskę. On taki z Bysioskiem. Tak. Piorun pier, nie powiem jak. Tak się wystraszyłem, że hej. A wiesz, że ja jak skończę ten odcinek, to będę się snapy posierać? Okej. Okay. Od chyba ja od godziny robiłem... 12? No to ja dzisiaj otwierałem snapy, kurwa, od wczoraj. Tak mi się tego nie chciało robić, że... ale już mówię ci, ur.
I co tam ciekawego widziałeś na tych snapach? Nic. A, no to czyli zmarnowałeś 5 minut życia, okej? Oho! On przyszedł wreszcie, Jakub! Jest i on! Ja pierdolę, ale ci jebie z mordy, weź, kurwa się umyj! Ja pierdolę! Co za pierdolona szmata jebana cygańska pospolita, kurwa! Zbychu, co pół godziny się zbiera, żeby tu przyjść? Co się cieszysz? Przecież tak było. Nie, to ja czekałem na was. Co? No? Chyba ci łeb swędzi. Wow! Kurwa, jakie upo. I powiedz mi, z czego on się cieszy? Nie, kurwa pierdol, nie, ty kurwa loczek. Ta! Złota trójka, ty! Złota trójca, kurwa. To bardziej z artystą by pasowało niż z tobą, ale okej. Fuck, nie, trochę. O, babole. Tak jest. Co Zbysiu? Już nie odpisałeś na tę wiadomość. A łatwiutko z tobą. Kurwa. Ty głupi jesteś. Jakub. Użytkownik Bartek B odpisał ci. Bartek B! O, Michael, jak tam wilk sobie? Boże się nie chwalił niczym. Żyje, oddycha, chodzi, kurwa, szczeka, biega. A żony nie znalazł? Nie. Ja mu wystarczę. O bo... To chłop będzie miał trudne dzieciństwo. O! Żeby tylko dzieciństwo miał trudne. On już po dzieciństwie. A jak? Ten co tam chrupie człowieku głośniej niż mikrofon jego by łapie. Ty nie no, ty Duda jesteś. Można powtórkę? Ale kiedy się wydaje, że ty musisz pobrać Valoranta. Ale kurwa, śmierdzisz fiutem. Starego. Musisz tam laskać? Kasper, zobacz sobie zdjęcia z gier. Nie, bo gry ze zdjęć. A i co? Co? Zaorałem cię. Zaorałem cię jak z hektary farmingu. Tringa. Ale to jest kurwa boomerskie zachowanie z twojej strony. Ja pierdolę jaki cringe. Taki. No można i tak. Przyjaciele i przyjaciółki. Oj tak. A wiesz, że Zbychu już ma strefę VIP na rok.
Tak. I Zbychuś miała tak, blondynki, brunetki, ja kocham was wszystkie dziewczynki. Nie zepsuć, ale Tringę. Dlatego nie musisz mówić, debilu, głupi, tępy, Tringusiu. Bym powiedział swoje nazwisko, ale nie mogę. Rodo. Rondo. Rondo na Grunwaldzkiej. Ej, kurwa, rozkmina. Ale kurwa, jaka słuchajcie, znowu? Uważnie. Jak jest jakiś kurwa duży strongman, nie? Kulturysta. I oni mają problem z podrapaniem się na, no, na plecach, co nie? No. To jak oni podcierają dupsko? No, mają automatyczne podcieraczki. Co kurwa? Kibel 3-0. A, to jest, kurwa, widzę Kasper twoją pracę, kurwa, poza szkołą, kurwa. Co robisz w wolnym czasie? A, podcieram dupska, kurwa, kulturystą, to nie mogę. A, spoko. A ile zarobisz? No, 20 zł od dupy. Rozumiem. Rozumiem twój ból, Zbychu, jak tam miałczysz, mlaskasz, tańczysz nago, ale no, nie publicznie. Zbysiu, ile bierzesz od występu? Co? Niech udaje, że nie słyszy. No, powiedziałem ci co. Ej, mogę już ten iść? Nie. To po co przychodzi? No to kurwa. Ten śmieć pierdolony cygan. Pierdolona szmata jebana, kurwa. Brzydła niemożliwa, kurwa. Mi kazała. No pewnie, że tak. Nie no, teraz to... Za garażami. No, a ty nie masz garażu. A, łatwo. To za blaszakiem. A co to blaszak? Dobra. Dobra, jak się rozchodzimy, to nara. Okej. Spoko, elo.